To jest podcast w rytmie biegania, napędzany przez eobuwie. Rozmawialiśmy z dietetykami, mieliśmy na pokładzie trenerów, uliczników, prawdziwych bieżniowców, również obstacle running, biegi przeszkodowe, ale nie mieliśmy tego, co tak naprawdę wybiega poza absolutnie wszystkie bariery. Człowiek, który urodził się pod Babią Górą i w zasadzie na treningu zrobienie 6 razy Babia Góra to nic nadzwyczajnego. Naszym wyjątkowym gościem jest człowiek, który z rzeczy niemożliwych sprawia, że stają się w zasięgu ręki. Trafiliśmy tutaj idealnie, bo jak myślimy o bieganiu ultra, to od razu jego postać przychodzi nam do głowy. Są tacy, którzy uważają, że to jest biegający Legolas. Czy tak rzeczywiście jest? Przekonamy się wspólnie, panie i panowie. Naszym gościem jest ultra, ultra, ultra Roman Ficek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam was. A niezmiennie rozmawiają dla was Adam Szczot. Maciej Gurajewski. Zapraszamy do wysłuchania podcastu w rytmie biegania. Bieganie.pl. Słuchaj w rytmie biegania. Partnerem cyklu w rytmie biegania jest eObuwie. Roman, to z bieganiem troszkę jest tak, że jak już człowiek się zarazi, to nie jest jak z grypą, że to mija, tylko to cały czas napędza nas do działania. Ja wszystko rozumiem, ale ty jesteś takim naszym polskim forestem Gumpem, bo jak można przebiec? A przebiegnę sobie 2000 km, tu jest górka, ciekawe co jest za tą górką, i za kolejną, i za kolej. A gdzie jest ta granica? Eee, faktycznie mo można powiedzieć, że bieganie e, uzależnia jeszcze ultrabieganie. Faktycznie kiedyś na początku biegania gdzieś było mało tych kilometrów, potem się co mnożyło, mnożyło, mnożyło i cały czas nowe pomysły do głowy przychodziły, a przebieg na 100, 200, potem GSB, potem Carpath, no i to faktycznie gdzieś tam się, się zaraża. no, z tą granicą... Yy nie wiem gdzie jest, ale też bym nie chciał się dowiedzieć gdzie jest, nigdy bym do niej nie chciał dojść nawet jak biegłem u Karpat już kończyłem 2300 km w Bratysławie, e, to takie ostatnie już godziny zastanawiałem się kurczę, ciekawe ile jeszcze mógłbym biec ile jeszcze godzin, ile dni hmm. bym mógł biec jak przecież czuję się tak fajnie, nie mam kontuzji e, wszystko dobrze idzie, więc tak sobie myślę, kurczę, no jeszcze bym mógł biegnąć biegnąć, biegnąć, więc nie wiem gdzie ta granica jest. Zastanawiam się, przyglądam się twoim zemom, czy hrabie Drakule tam spotkałeś? Nie, na szczęście nie, więc kurczę, obuło się bez. Adam zupełnie słusznie zaczął od Foresta Gampa. Ludzie go podziwiają. Trochę mu się na początku dziwili, ale później to już był tylko i wyłącznie czysty podziw. W Twoim przypadku na miejscu jest pytanie, czy, czy bieganie ultra jest dla wariatów? Eee, jakby to powiedzieć, zależy właśnie, jakie te długości są. No, bo tak, e, można powiedzieć, że to ultra gdzieś się zaczyna po maratonie. No, myślę, że już tak, żeby zaczerpnąć naprawdę tego ultra, to trzeba to kilka godzin już biegnąć, na przykład mm -hmm. 8-9, wtedy wiesz, co się dzieje z tobą, innego niż na przykład przy półmaratonie czy maratonie, nie? Więc dla każdego można powiedzieć, to ultra jest inne. No, ja gdzieś biegam już naprawdę, no można powiedzieć, hiper ultra, to są dystanse już tam 200-500 km, 2000 e, No, to, to człowiek se naprawdę może pomyśleć, że. że że no, no gość jakiś wariat niepoważny coś mu się ze zdrowiem kiedyś stanie i tak dalej ale ja to odbieram całkiem Pozytywnie jako I taki My to można. też interpretujemy jako pozytywne szaleństwa. O dokładnie, niech to będzie takie pozytywne szaleństwo. nie? Absolutnie, bo ja. ciebie się dobrze słucha. Rozmawiamy po raz kolejny i tak szukam w głowie takiego wspólnego mianownika. Ostatni raz, kiedy mieliśmy okazję porozmawiać, to było 107, a teraz jest 93. To są takie magiczne liczby, bo g... no, GSB mówimy tak, o GSB. Połamałeś tutaj no, kolejny rekord trasy, jak to jest bić samego siebie. No tak naprawdę to 100, 107 godzin, 25 minut, to, to był bieg też bez wsparcia, to tam mi nikt kompletnie nie pomagał, mhm. biegłem sobie sam z plecaczkiem na plecach, 4 kilo czy tam 5 było dosłownie, nikt mi po drodze nie pomagał. W wodach z potoka? Woda z potoka, woda ze źródełka, woda ze sklepu, kupowanie gdzieś tam bananów sklepa i tak dalej, no gdzieś organizowałem sobie jedzenie sami. W knajpie musiałem wejść i poczekać na to jedzenie, zamówić coś szybko, czy jakoś zupę niezbyt gorąco, że nie musiał czekać, aż ją po prostu zjem, i no wszystko takie gdzieś na lekko. No to, to takie było, aha, dobra, więc... tu mam najbliższe schronisko, to sobie 20 minut odbiegnę i wrócę na trasę. No właśnie nie, wszystko co robiłem to załatwiałem na szlaku, żeby jak najmniej zbaczać, jak najmniej w bok, żeby nie tracić czasu, siły i tak dalej, więc przede wszystkim się tutaj. W schroniskach żywiłem, nie? Gdzie, gdzie ta sieć Stronisk w Polsce jest naprawdę spoko, gdzieś tam yy, co 20-30 km jest stronisko, to nie było z tym problemu, nie? No ale to zawsze wchodzisz, trzeba musisz poczekać na to jedzenie i tak dalej. Więc no, jednak to czasu po prostu zawierało. A teraz miałem taki rekord, GSB był ze wsparciem, czyli dwóch, dwóch gości ze mną po prostu jechało Łukasz z Piotkiem. E, oni mieliśmy busa, w którym było spanie, bo było, było zrobić sobie można jedzenie, bo mieliśmy gaz. Czy luksusowo? E, luksusowo, buty do przebrania, pięć par, nie tylko jedne, tak, wtedy biegłem tylko w jednym, no pięć par butów, więc y, kiedy potrzebowałem, to sobie je po prostu przebrałem, ciuchy do przebrania i tak dalej, więc, więc to była, można powiedzieć, troszkę inna formuła, nie? E, formuła, w której no, jest bardziej komfortowo i możesz szybciej przede wszystkim zrobić ten szlak, więc tam rekord był Jarka Gorczarenko, 95 godzin. No, i mi się to udało w sumie w 93 godziny 44 minuty. E, zrobić. A i tak twierdzisz, że można to powiedzieć dużo, dużo szybciej? E, myślę, że tak. I tu też cel mieliśmy no, spokojnie poniżej 90 godzin, gdzieś tam 85 było w zasięgu. Eee, ale do tego no, trzeba stworzyć odpowiednie warunki, no być mm. dobrze wypoczętym, ja na, na przykład przed tym GSB to był też trochę na spontanie. To końcówka wiek. sezonu w swoim przypadku była. Tak, raz, że końcówka sezonu, już jest człowiek wiadomo zmęczony całym, całym rokiem, jeszcze ten rok miałem jaki miałem, więc, więc no byłem zmęczony troszkę bardziej można powiedzieć nawet gdzieś tam mentalnie, Eee, zejście z obciążenia też przed GSB nie miałem w praktycznie, no 6 dni, co to jest 6 dni, to jest praktycznie w ogóle, e, gdzie tej objętości schodzisz tych kilometrach, gdzie przed Tour de Jeans na przykład schodziłem 6 tygodni z, z objętości, nie? gdzie tam ze 150-170 kilometrów schodziłem aż do 100. Ale Tour de Jeans nie ukończyłeś, to tak. był sierpień. Tego roku. Tak, turdeżans nie ukończyłem. No, szło wspaniale, szło dobrze, ale no niestety nie ukończyłem. No, gdzie, gdzie, gdzie tam też szedłem po prostu z trasy, nie? Wspominałeś, że. To to był wrzesień, zabrakło tak, a wrzesień, w wrzesień. No. Mm -hmm. Zabrakło tam troszkę mindsetu, bo tak mówiłeś, że gdybym miał takie nastawienie jak do GSB. Tak, no teraz tutaj po tych przejściach też turdeżans i tak dalej, zrobiłem w końcu badania wydolnościowe. Gdzieś w tym. Dlaczego tak długo czekałeś z tym? Dlaczego tyle kilometrów? Nie Poczekaj, jak Nie to wiem. zliczymy. Czasem to jest taki błąd z tym czekaniem, po prostu płaci się po prostu za ten czas, za te błędy za te błędy wcześniejsze gdzieś gdzieś nie, nie mogłem uwierzyć, że to po prostu przez te zakresy gdzieś, że faktycznie na, na, na tym 150 tętnie u mnie 152, kiedy kiedyś wchodziłem na wysokie obroty i biegłem na 10 godzin 12, dobiegałem do mety bez problemu, mięśnie mnie nie bolały, nie mogłem uwierzyć, że po roku, po półtorej roku czasu mogła taka zmiana nastąpić, że ja na tętnie 152 mnie po prostu gdzieś odcina i muszę zejść z trasy nie, 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 nie mogłem do tego po prostu jakoś yy, no, pomyśleć, że, że tak może być. Nie? A nie uważasz że to jest przysłowiowa cena za łuk Karpat? Myślę, że na pewno nie. To jest cena za zmianę nastawienia do treningów, za inny system trenowania, jaki trenowałem, za inny system żywieniowy. Bo zmieniłem system jedzenia, zmieniłem system yy, trenowania, ale nie zmieniłem systemu biegania na zawodach i gdzieś to się po prostu odbiło. No ciężko mi było do tego dojść, uwierzyć w to wszystko, ale faktycznie, faktycznie no stało się tak się stało, że przez trenowanie na niskich obrotach tak mi obniżyły się te wszystkie zakresy w tlenie i tak dalej. Gdzie potem ten próg bezlenowy jest już na niższym, po prostu mm -hmm. tętnie, że ja, no tak właśnie wspominałem, kiedyś jak biegałem na tętnie 150, 150 155, 160, 165 na zawodach, mi nie było nic, bo tak też biegałem na treningach na takich zakresach. A teraz jak na zawodach biegłem z średnią, dajmy 152-153 w pierwsze 3-4-5 godzin, no to mnie potrafiło po prostu odciąć po jakimś czasie. No i zaczynałeś jakieś bóle tu w ogóle w brzuchu, pod klatką piersiową, gdzieś tu z tyłu pleców. No potem nie mieści z godziny na godzinę. Po prostu robiłem się takim wrakiem, jak stary dziadek na szraku wyglądałem. Musiałem zejść, zejść po prostu i rozkładałem ręce i mówiłem ja dam rady biec, bo ja nie mam siły, ja nie mam powera, mnie mieście bolą. Kataklizm się zaczynał, nie? To ty chcesz powiedzieć, że to jest jak z dieslem, że jak no. za długo jeździsz po mieście na małych obrotach, to po prostu, no niestety, DPF, FAP, czy co tam kto ma w aucie, to się po prostu zatka. No kurde, chyba faktycznie to tak wygląda. Można to tak porównać troszkę, no. no. Dzisiejsze samochody przyzwyczajają się do stylu jazdy kierowcy rzekomo. Aha, jesteśmy okay. w stanie zaprogramować w ten sposób to ma służyć rzekomo niższemu zużyciu paliwa okay. a u Ciebie zrobiłeś te badania, poznałeś zakresy wiesz mm, tak. jak powinieneś w tej chwili biegać i co jeszcze zmieniłeś, że biegać się lepiej Biega mi się lepiej, właśnie to, to też chciałem tu powiedzieć, że to, że biegam w niskich zakresach nie znaczy, że będę biegał wolniej albo będę biegał gorzej, albo mm -hmm. coś w tym stylu po prostu to wszystko też musi dojść już do takiego, dojdzie do takiego wymiaru gdzie w tym niskim tlenie będę biegał szybciej niż jak kiedyś biegałem w wysokim tlenie na, na, po prostu na takim samym tempie. Nie? To będzie bardziej ekonomiczne. Można bieganie? powiedzieć tak, bardziej ekonomiczny organizm, będzie bardziej mhm. ten metabolizm lepiej funkcjonował i wszystko i będę mógł biegnąć przede wszystkim dłużej i to jest pod ultra, bardzo, bardzo dobry system. No i przede wszystkim. Mm, Kontuzji się też łapie mniej, nie? Takich no, jakichś dolegliwości, urazów, przez to, że się nie robi tych mocnych treningów mm. i terwałów, jakichś takich y, przeciążeń bardzo mocnych, kiedy biegasz w tym tlenie, to ten organizm nie dostaje, można tak powiedzieć, takiego wycisku, nie? I gdzieś potem, no, jest, jest to ciało po prostu bardziej przygotowane i nie jest tak podatne, można powiedzieć, na te urazy i kontuzje. Już ja tak, tak spo, spoglądam pod stół. Aha, <laughs> ty masz ogromne łydki. Wiem. A zawsze tak było? Yy, nie. Już się nad tym zastanawiałem w tym roku, jak zrobić, żeby były chudsze. Bo jak widziałem raz na starcie, stoję też e, z zawodnikami, to patrzę to, to te ultrasy wszyscy takie łydki. Jak ja tu po prostu dłoń u góry, tutaj ramię, a ja taka gruba, ta łyda się co jak jest. Jak moje udo. Tak. E, dokładnie. Ja mam podobne udo jak, jak łydkę. Myślę, że to kwestia po prostu, że no dużo ćwiczyłem na samym początku, dużo ciężarów podnosiłem, jak zaczynałem biegać 8 lat temu, to sztanga ee, i ćwiczę ze sztangą i też klatkę wtedy ćwiczyłem, e, jakieś wykroki i tak dalej i myślę, że to mi mocno, mocno mi tutaj po prostu zwiększyło te łydki, a jest tak jeszcze, że ja ważyłem 53 kilo jak zaczynałem po prostu uprawiać sport, a teraz ważę 60 9 no teraz może 70 ponad gdzieś wagi. No, za, no. Tak, się, to rzucałem, rzucałem, rzuca. że 2 kilo jest ciebie więcej od ostatniego spotkania. Trochę tak, trochę tak jednak jak, jak ten, jak się troszkę posiedzi i jest mniej tych, tych treningów i tak dalej, no to faktycznie gdzieś mi, mi lubi ta waga przybierać, ale to jest 2-3 kilo, może 4. Ja to potem szybko i tak zbije, nie? Ale... A twoja waga jest to ale 50 ile? 53 waszyłem kiedyś mniej... tak jak zaczynałem sport uprawiać. To jest no. mniej niż moja żona. Może być. No. <laughs> Waga startowa to takie 66, 67. Przy wzroście? 182. No. No. Czasem 68, no niesamowite. Powierz, nie, no. To, to byłeś jak. Yy, chcę się powiedzieć. We, Ferrari w ciele Smarta. <laughs> bardzo chudziutki byłem, no bardzo chudziutki. Ja w ogóle no, nie uprawiałem się w ogóle sportu do 24 roku życia, więc jak potem od razu poszedł drążek, od razu rower, od razu sprzęt siłowy, chodzenie po górach, zaczynałem dużo po prostu jeść, wtedy mądrze jeść i tak dalej, e, no to kurde, chcąc nie chcąc, to no tak, tu 2 kilo na plecach, tu gdzieś na brzuchu 2 kilo, tam 3 kilo, no i się uzbiera zaraz na całym ciele no i się zb zbudowało A na, na ultra nie. kiedy przyszło właśnie bo to długo nie trwało pora na ultra no, tak no pomysł na ultra, na pomysł, bieganie na ultra. ultra. Mm -hmm, pomysł na ultra pomysł na ultra w zasadzie odkąd od pierwszego, drugiego roku biegania, tak naprawdę już gdzieś jakieś tam zalążki w internecie widziałem, że ktoś tam pieszo przeszedł, długodystansowe szlaki i tak dalej. Więc to było taką moją też inspiracją, nie? Ale ja nie chciałem tego pieszo robić, bo to pieszo to robią wszyscy. Ja hmm. chciałem coś robić, co mało ludzi po prostu robi, nie? No więc to stwierdziłem, to ja będę biegał te długodystansowe szlaki, te łańcuchy górskie i tak dalej. No i wtedy się już pojawił, można powiedzieć, ten łuk Karpat, który zrealizowałem dopiero tak naprawdę po pięciu latach od biegania, nie? Mm -hmm. Odkąd zacząłem, więc on tam kiełkował, ten kiełkował po prostu ten pomysł. Pierwsze miało być przejście, przejście piesze, potem miało być przebiegnięcie zimą w ogóle u Karpat, gdzie cieszę się, że w ogóle do tego pomysłu nie doszło, bo bym na pewno umarł tam w tych górach, to na mm -hmm. 100%. Nawet nawet był, 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 miałem w domu taki, zrzutkę wiem w ogóle zorganizowany na u Karpat zimą, to też takie ciekawe i wdzięczne tam jakieś pieniądze już zbierają, nie? I, 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 i siosą się w pokoju, mówię, Jezus, że siostrze, że, 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 że kurczę, ej, te pieniądze się zbierają i w ogóle, i ja się rozpłakałem w pokoju i mówię, Jezus, Karolina, no ja nie wiem, czy ja dam rady, to przebiec, jak się ta kasa zbiera, co ja zrobię, ja chyba będę musiał biec, nie? Dopiero sobie zdałem wtedy sprawę, że ja nie jestem gotowy, że gdzie zimą w ogóle, kurczę, jakoś tak, No Moment, zima, śnieg, no, wiatr, no. no. No pamiętam, jak się rozpłakałem, byłem przerażony, jak się kasał zbiera, to ja muszę wystartować, bo już nic nie zrobię, Ale czy ci napędziło do tego długiego, <grym> bardzo długiego biegania, no bo ja rozumiem, że potrzeba bycia oryginalnym, no to już Aha. wypełniasz te potrzeby, mając eleganckie, długie blond włosy. <grym> już jesteś oryginalny. Ko zawsze, tam, to zawsze, znaczy hmm, byłem zawsze taką osobą, gdzie lubiłem się tam, można powiedzieć, wyróżniać gdzieś w towarzystwie, jakieś tam mieć fajną fryzurę, inaczej się ubierać, innej muzyki słuchać i tak dalej. Eee, i chyba to gdzieś też przeszło myślę na, na ten sport też w jakiejś tam myślę formule i kwestii, że, że też chcę coś robić takiego fajnego indywidualnego niespotykanego, nie, nie takiego można powiedzieć pstrygo od palca, że nie każdy to po prostu zrobi. Czy upierasz zrobi, się nie? przy oryginalności? Ja myślałem, że ty powiesz, no bo bieganie ultra to jest zupełnie inny wymiar biegania to jest coś fantastycznego, metafizycznego coś co w czym człowiek może się zakochać tak dogłębnie, że po prostu nie jest w stanie z tego zrezygnować. E, jest tak, jest tak. Faktycznie każdy, kto, kto zaczyna biegać i ultra i w ogóle przychodzi z asfaltu, nawet w góry, no to gdzieś się tak faktycznie w cudzysłowie uzależnia, że, że potem coraz więcej, coraz więcej biega, imprezy i tak dalej, te biegowe gdzieś za granicę. E, więc, więc faktycznie no to ultra na pewno gdzieś tam w jakimś stopniu uzależnia. No to tak, już przejdźmy na te tematy, może biegowe. Jak to mhm. jest. I czym się różni ta euforia po długim wysiłku? No bo maraton większość osób gdzieś albo zna kogoś, albo sama przebiegła, albo doświadczyła te, tak czy inaczej. Mhm. I wszyscy wiedzą, że tam jakaś euforia jest, jakieś takie stany nieustalone. O co w ogóle chodzi? Ale czym to się różni od biegu ultra? No, stówka w górach, przewyższeń w mhm. kilometrach już się liczy, no bo tam metry to aż szkoda podawać. No jasne, jasne, no to się liczy w kilometrach. E, takie właśnie już ultradystanse, Ale czym, no. ta, czym się ta euforia różni? Nigdy nie biegałem półmaratonu w w asfalcie, więc też nie, mogę, nie mam takiego, można powiedzieć, porównania, ale ja w ultra widzę tą euforię gdzieś, no jak masz na przykład przed sobą, nie wiem, odcinek 100 czy tam 500 km, ta euforia taka zdobywania, można powiedzieć, tego szlaku, tak, GSB, tego terenu, gdzieś, gdzieś się cały czas tam, no, masz takie emocje podnięte, że gdzieś, no, zdobywasz ten szlak, te góry, że przed tobą tyle kilometrów, pokonujesz też gdzieś samego siebie pomiędzy to wszystko, mhm. patrzysz, gdzie ta twoja granica jest i tak jak na przykład na GSB tu biegniesz, to no, jest gama po prostu różnych emocji po drodze, nie? I okay, czasem Roman. płaczesz, czasem to, czasem się cieszysz z tego szlaku, czasem coś tam, więc kurczę, naprawdę, no... ale leci... Zecisz sobie i pełną mm -hmm. dobę. Niech to pełną będzie doba. pełną dobę. Mm -hmm. Dobiegasz do y, ustalonego punktu, tak jak w Jasne. przypadku łuku Karpaty, że dobra, umawiamy się pod y, tym i tym drzewem, dobra, no. tam czekacie <laughs> autem, jest zaparkowane i co. I już masz, ale masz w ogóle tak, że dobiegasz skonany i na ostatnich nogach już tylko twarz, materac i my jeszcze jest tak, że wow, ale super. I w ogóle jeszcze przez godzinę jesteś na tych emocjach. No właśnie to nie jest tak. Właśnie nie jest tak, że dobiegasz skonany. No też zależy, kto jak jest wytrenowany. Ja jestem wytrenowany dobrze, więc gdzieś, jak dobiegam na tych ultramaratonach czy wyprawach, to nie jest tak, że dolatuję i po prostu język na ziemię, leżę na ziemi, i muszę dychać odpoczywać, nie dam, rady się ruczysz. I no właśnie, kiedy biegasz w tej niskiej scenie, Trefie, tej tej tlenowej, nie biegasz na tych wysokich obrotach, to możesz właśnie bardzo, bardzo długo biec. to nie jest tak na 800 metrów, czy tam 1000, czy, czy na przykład 5 km 10, gdzie naprawdę dajesz dużo z siebie i już do mety, no, wykończony, bo lecisz po prostu na innej też energii, nie? Roman, ale jak ja biegłem rozbieganie dwudziechę po 5 minut, to ostatnie 3 mhm. km musiałem sobie po 3,40 szczelić bo już mnie nogi bolały, już mi w tyłek wrastały. No, bo, bo pewnie biegasz, za dużo biegasz pewnie na tych dużych obrotach. Ja to, wiesz, bardziej w Tlenie, ty, ty na innych obrotach, więc myślę, że te mięśni, tym masz pewnie więcej tych beztlenowych wy, y, zbudowanych niż tych tlenowych, które mam ja, prawda? No te beztlenowe mówisz, że się nudziły. Eee, no <grystrowały> się, tak, beztlenowe się nudziły, dokładnie. No. A my, poczekaj, bo czy ja dobrze zrozumiałem, że ty nie masz w, w swoim sportowym portfolio hmm. maratonu asfaltowego zaliczonego? Nie, nawet półmaratonu nie mam maratonu chyba, półmaratonu nawet nie mam asfaltowego, dyszkę bodajże biegłem, ale to tak rekreacyjnie mm, kiedyś tam u nie. siebie. Prawie, że nie odnotowano w księgach, ale w annałach. Nie odnotowano, dokładnie, ja też nigdy nie podchodziłem do biegania tak, że robię życiówki, o życiówka na piątkę, o życiówka na dyszkę, tu muszę zbić minutę, tu 50 sekund, pierwszy półmaraton, kurczę nigdy tak nie podchodziłem do biegania, jakoś od razu rozpocząłem te góry, gdzieś od razu to ultra i nigdy mnie tam... Nie kręciło, żeby. żeby Ale jak żeby można te... przeskoczyć do ultra w ogóle nie zaliczając maratonu? No, wszyscy mówią. Bo ja to... też twierdzę, że to jest królewski dystans, w ogóle wyjątkowy dystans, na którym Pewnie, możecie jest, tak. wszystko spotkać, a. nawet jeśli jesteś perfekcyjnie przygotowany. Że nie chce się tego sprawdzić, tylko od razu przeskakuje się do innej ligi. Dlatego my mamy mainstreamowe fryzury, a Roman? Dobra, no, to, tak. to jest argument. Tak. No w zasadzie ja to. Z... 30 robiłem wtedy, pamiętam, na Winter Trail Małopolska yy, po górach, 30 km. Mhm. to była zima bodajże i potem przeszedłem od razu na setkę w kwietniu, na Salamandre Ultra Trail, no i tą setkę wtedy tam właśnie, pierwsza moja setka i też ją wtedy tam wygrałem i było to takie... Kim on Zwie jest? Zwięczenie, to jest to, będę robił, nie? <laughs> no <laughs> nie? Nie było sensu wracać do krótszych nie dystansów. No gdzie no jak już jest, nie, jak już setka wykłada, już nie było sensu wracać. <laughs> no to skoro już to robisz, to jak wygląda w ogóle taki bieg? No to ja sobie tylko mogę wyobrażać te momenty, kiedy właśnie dobiegasz do punktu, o ile jest zorganizowany, albo ktoś mhm. na ciebie czeka. Jak to wygląda technicznie? Co ty ze sobą masz? Ile kilogramów nosisz? Mhm, ale podczas na przykład wyprawy czy zawodów, bo to są takie, można powiedzieć, trochę dwie różne wersje. Nie? No to trzymajmy się zawodów. Tak, więc zawody, no przede wszystkim jak biegniesz tam 100 km, czy jak biegłem na Tour de France 340 km, no to wiadomo, masz porobione punkty po drodze, więc są tam co 8, co 10, co 15 km. Zależy jakie góry, jakie zawody, jak są to wysokie góry, są dużo gęściej, na przykład te punkty z wodą i tak dalej, z jakimś spaniem. Jeżeli to tak w Polsce gdzieś tam biegniesz przez te Beskidy, są czasem po co 15 km, co 20, no też zależy od terenu, nie? Mm -hmm. No i co masz zazwyczaj ze sobą? No przede wszystkim plecaczek ze sobą. No, musisz mieć gdzieś około litra picia. Więc, czy ty masz tam wodę, elektrolyty, to już tego też nikogo nie, nie interesuje. No, niby mało, niby nie, ale wystarczająco z punktu do punktu. Jeżeli to też nie jest jakiś tam no, super ciepły kraj, nie wiem, Grecja czy coś, jest, jest okay. Alpy czy coś, to naprawdę to jest ok, to wystarczająco, mm. nie? Do tego, jakąś kurtkę musisz mieć przeciwwiatrową, jakąś deszczową, do tego, jakąś folię NRC, do tego musisz mieć telefon, jakiegoś batona ze sobą, żela energetycznego. Same takie podstawowe rzeczy. Organizatorzy też czasem jest tak, że patrzą na pogodę jeżeli widzą, że na przykład jest dobra pogoda na trasę tam 170 km, to tych rzeczy piszą, żeby mniej na przykład wziąć, ale jeżeli jest gorzej, będzie zimno, jakiś deszcz, jakieś wiatry i tak dalej, to kazują jeszcze spodnie na przykład długie dobrać, jeszcze kazują na przykład kurtkę dobrać i wtedy z tego plecaka naprawdę się robi taka trochę buła, bym ale powiedział. Ale sprawdzają to, czy masz ten sprzęt faktycznie, czy tylko zalecają? Yy, yy, sprawdzają, tak jak ja na przykład tam wchodzę jako elita na przykład do Hiszpanii wchodziłem na początek startu, no to mi sprawdzali na przykład plecak, musiałem tam na przykład dwie rzeczy pokazać, nie? że mam na przykład koz ratunkowy i na przykład kurtkę z kapturkiem, nie? no jakbym tego nie miał no to zawsze tam no pół godziny mi odhaczą czy tam godzinę mi odhaczą E, na przykład mogą też zdyskwalifikować, zależy, jakie reguły się ma, nie? Więc to no, ja akurat zawsze wszystko mam. Jestem tego zawsze tak, no pilnuję, żeby mieć, bo no, gdzieś jak walczy się o te pierwsze miejsca, niech się sprawdzą na samym mm -hmm. końcu na mecie i pokażesz gościu nam no, na przykład folię NRC, pokazuje, że o pół godziny odejmą <laughs> i okazuje się, że zafle jesteś piąty na przykład, nie? No więc zawsze staram się mieć te wszystkie potrzebne rzeczy przy sobie. To kwestia jest po prostu też przyzwyczajenia. Jak się z tym biega na treningach, biega się z tym, już 8 lat biegam, to ten plecak po prostu przyrósł do mnie jak normalnie trzecia noga, nie? Ja go zawsze mam i on mi w ogóle nie przeszkadza. Nie? Ja nawet lubię z nim biegać. Wiem, że tu mam picie, tu se przytnę, włączę sobie tutaj telefon gdzieś, zapnę to puszczę, no i tak po prostu biegam z tym. Plecakiem. A ile masz zapinek na plecaku? Jedną na klatce, czy jeszcze drugą Wiesz na brzuchu? Co, jedna jest zawsze tutaj, dwie są zawsze. Na dole tutaj mam na, na brzuchu i Jedna tutaj na kratce, nie? Więc no, tu jeszcze jakieś ściągacze bokami, i tak dalej. Co plecak, to też ma różne te rozwiązania. Kiedyś się pokusiłem na jakieś dwudziestce rozbiegania, żeby zabrać plecak bez dolnej przepinki. No, jaki to był błąd, jak mnie nerki potem bolały. No nie, bez przypinki też nie. Ten sprzęt I... chyba też testuje się trochę jak buty, o butach zresztą porozmawiamy za chwilę, tak ale żeby dobrać taki plecak, tak, żeby ci w 100% pasował. To jest też bardzo ważna kwestia, bo kiedyś na przykład miałem taką wyprawę 55 tatrzanskich 2000 -ników. Biegłem po Tatrach 127 godzin 340 km to też taka druga moja wyprawa była. Wtedy jeszcze nie miałem takiego, można powiedzieć, uzbrojenia biegowego, jak teraz. No, gdzieś zaczynałem, więc te buty miałem, jakiś tam plecak miałem, no takie, no nie miałem sponsorów i tak dalej, gdzieś takie początki. Mm -hmm. miałem też swój taki plecak skiturowy, 8, 8, 20, nie, 17 litrów chyba miał, czy, czy 27, czy nie, pamiętam. To ogólnie był duży, to był skiturowy plecak i on, no ja go tu na maksa nawet ściskałem, i on, on cały czas był tu gdzieś luźny i tak dalej. I, mm -hmm. I ja jak biegłem przez tyle dni, tyle godzin, wiadomo, góra, dół, góra, dół, się tym plecakiem cały czas podskakuje. Mnie tu po prostu na maksa obdar cały całe plecy, całe boki. Także na drugi czy na trzeci dzień byłem popklejany już plastrami, wszędzie mnie tu parzyło, bo to wiesz, pod do tego wpływał. Ten plecak podskakuje i. No, czasem na takiej wyprawie takie, na przykład, niedopasowane rzeczy, jakieś tam nieprzemyślane, mogą ci tak uprzykrzyć taką wyprawę, mm -hmm. że potem zamiast się cieszyć górami, gdzieś tam biegnąć, to ty, ty, ty cały czas się zastanawiasz, co zrobić, żeby się nie piekło, co zrobić z tym plecakiem, jak biegnąć, to go tak ustawiasz, tak, tak. No i uprzykrzy trochę czasem wyprawę, nie? Więc no, plecak też musi być bardzo dopasowany. Ja to zawsze na zawody, jak pakuje mi to nawet pieniążek tu nie może brzmiać kolić czy coś, bo mm -hmm. po prostu mnie to strasznie denerwuje, rozprasza. <laughs> Muszę mieć dopasowane tu, żeby. Mi nigdy nic nie goniło, i wtedy jest fajnie. Niektórzy widzą, to mają takie buły, porobione tu i im leci, podskakuje z prawej, tu z lewej, i ja znowu muszę mieć tutaj dość fajnie to wszystko zorganizowane. A kiedy przystaje taki nawet dobrze dopasowany plecak, na początku obciera? No po prostu, no zanim się skóra przyzwyczai. Ja, I wiele osób, wiesz, dla wielu mhm. osób naprawdę jest to bariera. Wyjdą mhm. raz z plecakiem na dłuższe no. rozbieganie, pójdą na trasę piękną, malowniczą, mhm. 40-50 km stwierdzą, mhm. przebiegnę. Zupełnie treningowo. No i potem mm -hmm. jest w połowie trasy, a na ten mi plecak potrzebny w ogóle nie, wcale. <laughs> Szczerze powiem, to rzadko słyszałem, żeby kogoś plecak też tam obtarł na, na jakiejś wycieczce. Raczej jak się kupi porządnej marki, tam plecak, dobrze się go przypnie i tak dalej. No nie masz w nim, nie wiadomo jak po prostu napchane, dobrze wszystko poukładane według mnie nie powinien Cię obetrzeć. Ob ob Myślę, że bez problemu powinieneś sobie przebiegnąć. Czyli to ja i moi koledzy tacy między. No. To już Ty powiedziałeś, to już Ty powiedziałeś. A jednak. Było o plecaku, teraz tak. o butach. Tak jest. W, w jakich buty. butach należy biegać takie dystanse? Wiemy, że Twoim sponsorem jest Hoka i to jest taki specjalista bardzo mocny w ogóle w butach górskich. Tak, tak, tak. Hoka jest, jest tu bardzo mocno rozwinięta w tym gdzieś tam biegowym y biegowej biegowym środowisku górskim, można powiedzieć. Trailowych butów mają bardzo dużo, bardzo dużo modeli, nawet, yy, nawet z tego, co mi się wydaje, chyba już więcej sprzedają nawet butów od Salomona. Yy, więc no, Hoka tutaj naprawdę zaczęła dominować, można powiedzieć, rynek i też z Hoką o, w Chodce zacząłem biegać chyba od 2018 roku w zasadzie. Tam już gdzieś na zawodach brałem Hoki, gdzieś sobie pierwsze kupowałem, a w zasadzie od Łuku Karpat, półku Karpat został też to mój sponsor, no i, no i biegam w zasadzie od tamtego momentu. Współpracujemy cały czas, cały czas z HOK-ą, gdzie oni też się cały czas rozwijają. mam tych marek nie tylko i w góry, ale też i na asfalt, i na jakieś tam y, tory i tak dalej. Więc no, są marki, są modele takie pod ultra specjalnie, są jakieś tam modele pod krótsze dystanse, pod dłuższe dystanse, z większą amortyzacją, z mniejszą. No, przede wszystkim Hoka. Wybiła się tu, że ma grubą amortyzację. Ludziom hmm. się to spodobało. nie? bieganie na poduchach, tak. Tak, mm -hmm. miękko, jest poduszka, nie bolą stawy, jest wygodnie, ale super i tak dalej. Nie? Więc bardzo to. się tą ludziom spodobało o. i to było coś innego niż wcześniejsze buty biegowe, które, które gdzieś tam istniały na rynku. Inni nie? trochę poszli w te ślady. Tak. A teraz inni... właściwie każda firma tak. ma swoje buty z ogromną amortyzacją. Tak z zaglądam do tego pianką, buta i faktycznie. Tak, tak, to, to mają bardzo dużą piankę i widać, że tam na przykład czy Nike, czy jakaś inna firma, czy Salomon też się gdzieś tam odpatrzyły i też, też, też chciałem mhm. mieć tam w swoim asortymencie taką, taką martyzację. No, Hoka przede wszystkim z tego tu zasłynęła i no i pnie, się, pnie się bardzo, bardzo do przodu, jak, jak zresztą widać. Nie? A na stopach masz speedgoaty? Na jest? nogach mam też, też mam hoki, tylko to są, można powiedzieć, takie do chodzenia codziennego, jakiś tam lifestyle, można powiedzieć. I mhm. jak hoka ma Cliftony, na przykład tak. biegowe buty na asfalt, to to są też Cliftony no one są z Zamszu, nie? Mhm. No, I taki model, jak jeszcze zauważysz jeden but innego panie. kolory, drugiego inny, no. <laughs> <Zamszowe>. <laughs> Proszę, kreatywnie, fajnie, no coś, kreatywnie. czyli tak, no. Mówiłeś o Cliftonach, a tak. Twoje ulubione buty do biegania, w mhm. ogóle samych już wyścigów, samych zawodów? W tym roku przede wszystkim na zawody brałem Speed Goaty piątki. To jest też już tam któryś model to od pierwszego już do piątki doszło a ja jak zawsze się te modele gdzieś tam ulepszają. Więc w tym roku faktycznie gdzieś tu dominował ten Speedgoat piątka, on jest pod ultra, ultra bieganie. Potem są jeszcze takie Tekton X, wyszły nowe buty, też w tym roku nowy model, też pod ultra bieganie i w sumie ma fatę Speed. Trójki były, w tym roku czwórki wyszły, jeszcze nie miałem okazji ich i w nich pobiegać, ale to zazwyczaj w tych trzech modelach tylko, tylko biegam. Raz w tych, raz w tych, raz w tamtych, więc sobie biorę, zależy na jaki teren, jakie co, ale w tym roku faktycznie speed gold piątka gdzieś tam dominował. Przy GSB mówiłeś, że tam pięć par pięć miałeś par par do dyspozycji, było, no, tak, ale tak. i startowałeś w jednej. Swojego czasu. No, ale prawda? jaka różnica? Tak, tak, tak. 107 godzin do 93, no to. Tak, no, no muszę przyznać, że takie te buty f, fajnie było przebierać na trasie. Bo jednak, jak bez saportu biegłem, wtedy chyba w, też w Speedgoatach mi się wydaje, biegłem albo w, chyba w Speedgoatach biegłem, to bez saportu. No tak się gdzieś to błoto nabiło na po 250 km. No to potem z tym butem biegłeś już do samego końca. A to tak, pobiegłem sobie 100 km w Speedgoatach w piątkach. Potem sobie zmieniłem na buty świeższe, świeższe skarpetki kolejne 100 km w następnych Speedgoatach. Potem sobie na Tecton X zmieniłem, więc kolejne 100 km na do najgorsze Beskid gdzie tam było, było, to po prostu mi tak dopchało do tych butów, że miałem jedną skorupę na butach, więc te buty już były do końca e, po prostu nie nadawały się. Serwis. Te, tak, te tony załatwiłem na cacy w na bok kolejne sobie speedgoaty brałem, do tego nowiutkie nowy, skarpeteczki, mm -hmm. no i kolejne 100-150 km sobie biegłem i tylko na jeden odcinek tam koło Rabki jest tam więcej trochę asfaltu, to sobie te kliftony e, założyłem po prostu tam na 30 czy 25 km i to było w zasadzie Tyle, nie. Nie? W maratonie się przyjmuje tak, że po przebiegnięciu tych 500 około kilometrów większość butów po prostu trochę wymięka, Ta amortyzacja nie jest już taka sama. Mhm. A no, w Twoim przypadku, jak tak zliczam te kilometry, to no jeden wyścig 300 i tak. No. Powinny być już lekko sklepane, chociaż wiesz, nie wiem, bo to jest zupełnie inne podłoże. Tak kompletnie, pytając mhm. już konkretnie. Ile Ile buty się, czy buty się zużywają tak szybko jak na ulicy? E, Okej, okay, no oczywiście, że tak. No, nie, nie ma co ukrywać, że wiadomo, że w bucie na ulicy pobiegasz dłużej jak, jak takim w terenie. Jeszcze tak, ja biegam dużo, biegam po błocie, po śniegu, biegam w deszczu, w mrozie, to błoto gdzieś cały czas jest, ściera się ten bó skały, kamienie i tak dalej, no to no but dostaje po prostu mocną mocno w kość i wiadomo, że, 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 że ta wytrzymałeś gdzieś potem, potem po drodze słabnie, no ale no nie, jak, jakie są warunki, no to tak to po prostu wygląda, prawda, no, no nie wytrzymie Ci tyle samo co, co na asfalcie, nie no, tak to wygląda. Tak, swoją drogą Hoka jest to jedna z marek dostępnych w ogóle w par u partnera naszego odcinka, okay. czyli we obuwie. Mm -hmm. I przeglądałem i faktycznie te buty wszystkie, które wymieniałeś, można tam drogą kupna nabyć. Myślę, że na pewno. Bez problemu w Polsce to wszędzie w zasadzie można kupić w jakichś sklepach, więc trudności dostępu nie ma w ogóle. Bo parę lat temu pamiętam, gdzie Hoka była kompletnie nieznaną tak. marką w Polsce. Tak. A to dosłownie, no, bo... dosłownie może 5-6 lat temu. Tak, jak tylko w zresztą też z Hoką współpracować, to też jak się ktoś pyta, co to Hoka. Eee, jak mówiłem, że jest Sports, to, to co to Hoka, kto to jest? Co a to, to był jest, już nie? lider. No, a to już w zasadzie właśnie gdzieś tam wychodził na Wtedy lidera. Wtedy się te buty, o to, to są te dziwne takie. Tak, tak, a, tak. A tak. to, to za amortyzacja, a to ten. Nie? No, dokładnie, o to. to no. No, ale no, jak widać, kurde, parę <noise> lat wystarczyło i. Ej, Sytuacja Marka. się zmieniła. Tak, zmieniła rozpoznawalna się, no, jest no. z ogromnym asortymentem. Mówiłeś o, o tym, jak poprawiłeś swój trening, a co za tym idzie samo bieganie. Mówiłeś o tym, w jakim sprzęcie biegasz, mhm. a jak jest z tym balansem między przygotowaniem fizycznym a głową? Co jest w bieganiu ultra ważniejsze? Czy to bieganie rozgrywa się w wymiarze fizyczności, mhm. czy jednak więcej y, większe znaczenie ma tutaj to, żeby być silnym mentalnie? No tak, patrząc po tych wszystkich moich wyprawach i ostatnim GSB, no to no, umysł bez ciała nie pobiegnie, a ciało bez umysłu też nie pobiegnie. To i to musi być silne. Mm -hmm. Bo, bo, jeżeli umysł będzie chciał biegnąć, a będziesz miał słabe, gdzieś można powiedzieć, rozwinięte gdzieś te mieście w noga, gdzieś te więzadła, mało gdzieś tam zbudowane i tak dalej, no to jak umysł będzie chciał, a ciało będzie słabe, to w pewnym momencie po prostu gdzieś ci się coś rozsypie, nie? Więc uważam, że to i to jest bardzo ważne. No, teraz na GSB. Mentalnie też tu po 400 km naprawdę miałem mocne takie do rozstrzygnięcia sprawy, czy zejść z trasy, czy nie zejść z trasy, więc tam głowa wtedy bardzo działała. Wiedziałem, że mam nogi mocne, wiedziałem, że mam kontuzję po drodze, bolała mnie no cała stopa, bo wyruszyłem już w zasadzie miałem gdzieś tam mnokostkę uszkodzoną na treningach, ale czas gonił, więc wyruszyłem. E, cała stopę miałem opuchniętą no, support mnie na przykład widział na 400 km już tam do Komanczy, taki ledwie tomny doszłem, po prostu bez sił e, to było, to mnie też jeszcze taka końcówka do Komanczy zniszczyła, taki zrezygnowany do, doszedłem do Komanczy podjechał Piotrek, no i, no i debata no, co zrobić, biegnąć, nie biegnąć, no noga po prostu taka spuchnięta wezwaliśmy gościa od, od GoPru, zobaczył na nogę, no powiedział, no jak ty chcesz przebiegnąć do mety, a meta była 200 metrów dalej, to to nie ma problemu to wyjdź z busa i przebiegnij, no ale ja no mówimy, ale Jalce GSB do Wołosatego tego jeszcze 100 km, kogoś tak patrzy, mówi, kurde, no wiesz co? mówię, no, no, 20 km to jeszcze bym się może zgodził po prostym terenie, ale jak ty chcesz 100 km biegnąć, to w górach. Tak, w górach, to serdecznie ci odradzam, bo uszkodzisz sobie tak nogę, mhm. że albo siądziesz na pół roku, albo już nigdy nie będziesz mógł biegać, albo coś, nie? Piotrek też mi tu przygadę jak widział moją drogę, że, że to jakiś kosmos. Jak widział moją drogę, w ogóle mój stan, jak go widział, jak kiedyś się mu podobało, y, też chciał biegać na przykład, no podobało się mu ultrabieganie, 500 km i tak dalej, ale nie widział tego z bliska. Mm -hmm. Jak zobaczył mnie po 400 kilometrach, to on mówi, że po prostu jemu już się to nie podoba, że on zmienił całkowicie zdanie o ultra bieganie. Że, że A to po, jak ty że... wtedy wyglądasz? Jak to, czym to się no, różni? No wygląda się do, dość... Zmęczony życiem. Tak, zmęczony życiem. Do, dość ciężko, bo to wiadomo, człowiek no nie śpi tyle ile, ile potrzebuje, no jest to dystans, kilometr nasz, czas i tak dalej. Jak to Piotrek nazwał, że, że po prostu zabijesz się na, własną, na własne życzenie, nie? jak on to po prostu ujął. I wtedy jak ja siedzę w tym busie i ten go z tą kostką, i tu troszkę Piotrek mi tak wjechał na te ambicje. <noise> e, Łukasz się w zasadzie tam nie odzywał drugi supporter miał chyba zdanie takie różne, odmienne. Ja zostałem z tą myślą sam, zostawili mnie w busie, więc musiałem przemyśleć, czy biegnąć dalej, czy nie, czy jest to sens, czy jest sens ryzykować dla GSB rekordu po prostu mm. uszkodzeniem nogi na pół roku, czy nie. To są takie no okropnie trudne decyzje i siedzisz już tyle za wręcz, tak. tak, już tyle mm -hmm. dałeś siły z siebie, już tyle przebiegłeś, 400 kilometrów, no nagle musisz zejść. Ten rok jeszcze taki niefartowny był, kurde, znowu to GSB, wrócę do domu znowu z taką skwaszoną miną, no kurde, no po prostu wiecie, walka takich myśli przez pół godziny. W końcu sensie, kurde, no, już tyle razy się przecież poświęciłem, to kontuzją to, to to myślę. rozpłakają się jeszcze przy chłopaka w busie. Mówię, kurde, że mi tak zależy, że to, że proszę was, 25 kilometrów dajcie mi spróbować przelecieć. Zobaczymy, co się stanie. Jak ten odcinek pójdzie, nie. No i chłopaki mówią, że nie ma problemu to. Piotrek się ze mną ubrał, ten, rozpoczęliśmy to ostatnie 100 kilometrów, no i dociągnąłem już do końca, ale. A po 25 co było? E, Kilometrach? Tak. Kolejne 25. Dobra, to jeszcze 25, <laughs> spróbuję. No, ja, jak już ruszyłem z komanczy, z to już wiedziałem, że tą stówkę będę chciał dociągnąć. Jak już wystartowałem, a noga wytrzymie, to już wiedziałem, że będę cię stawiał. Miałem zapas. Ale to, co jest, co to jest dobre oczy, powiedziała Dam, że co jest po tych 25 km. Kolejne 25 kilometrów. jak się biegnie maraton, to wielu podchodzi do tego, to ja biegnę do kolejnego zakrętu. No, tak. Okej, okay. no, ta, tak. takie małe kroki, jak pokonam Wie. ten kolejny dystans, to patrzę, gdzie jest ten następny zakręt. Ja raz biegłem, znaczy dwa razy biegłem ultra bieg, raz hmm. to było 56 km to Ocean's Marathon, a później prawie 90, 89 km. E, i akurat to był jubileuszowy 80, było pod górę. E, też ciekawy wymiar biegania li tylko i wyłącznie podbieg, e, ale dla mnie to było pytanie przed tym startem, jak wytłumaczyć sobie w głowie, że warto biec dalej. Tym bardziej, że no, do tej pory miałem tylko maratony w nogach. Przebiegłem maraton na tej trasie 89 kilometrowej. No okej, okay, był, była tabliczka, że masz ze masz sobą maraton. Biegłem jeszcze 5 kilometrów i wtedy pojawiała się kolejna tabliczka, że masz jeszcze do przebiegnięcia tylko 42 km 195 m. To może być druzgocące dla psychiki biegacza. No, ja powiem, że takie ultra. Czy... Jakich argumentów używasz w głowie? Właśnie, ja lubię, lubię sobie na przykład tam, nie wiem, biegnę GSB, lubię sobie to na odcinki, fajnie się dzieli. Zdobywasz tak w takiej grze po prostu levele, a to tu 25, tu dobiegniesz, tu jesteś na przełęczy. Ok, za przełęczą już jest to, to teraz do najwyższego szczytu masz 20 km, przebiegasz go, to już kolejny mm -hmm. etap. I tak po prostu etapami, etapami. Levelami. To takie dobre. levele zdobywasz. Mm -hmm. No jakbyś był po prostu e, jakimś tam graczem, po prostu masz swojego herosa zrobionego i zdobywasz <laughs> levelami te plansze i lecisz do samego końca. <laughs> nie, no Wiadomo, im dalej, im dalej, no to jest trudniej, nie ale dobrze sobie dzielić takie odcinki, bo tu gdzieś tam, kurczę, no lepiej w głowie ubywania, mhm. No, więc, więc no, to jest wezmiesz, w jakimś stopniu ta zabawa biegowa taka, nie? No taka, taka tak, <śmuch> zabawka. zabawka. Do, Do pewnego dwie. momentu. Tak. <śmuch> A jak, a jak spotykają cię ludzie na trasie, no bo nie da się ominąć jak trasy 300 kilometrów, żeby tam nie było turystów, ludzi, którzy po prostu poszli sobie. Nie są w, zamknięte trasy. Poszli w góry, nie. prawda? E, I co wtedy, nie? I mówią, o, Roman Ficek, chodź, zrobimy sobie zdjęcia. A ty nie nie, ja teraz akurat lecę, jeszcze mi zostało 300 kilometrów, nie mogę. Akurat tutaj na GSB, jak biegłem, to też byłam puszczone za łękowe na Ultra, ultra Trail no i tam akurat przez ten odcinek Beskidu Niskiego, 150 km, cały czas z kimś biegu, znaczy cały czas z kimś biegłem, cały czas kogoś wymijałem, ktoś mnie bijał, z kimś, z ktoś mnie bijał, z kimś tam sobie biegłem, więc, więc no fajne to też było, jak ktoś chciał sobie tam syknąć szybko zdjęcie, czy coś, no to też nie było problemu, wiadomo w ruchu sobie, czy przejdziemy do marszu syknie czy coś to, to żaden problem, nie, więc, więc no fajne to było, zawsze gdzieś takie wspierające po prostu, to jest nie? motywujące, tak? Bardzo, dla mnie to było mega motywujące, jak się bałem, że Rozdeptają mi teraz, co będzie błoto, i w ogóle katastrofa będzie. Tak, tak wspominam ten kawałek, bardzo się dobrze biegło. Jeszcze, jak była noc, to wiedzieli, że ci ludzie gdzieś są przed tobą, za tobą, punkty były po drodze, mm -hmm. gdzie mogłem z nich korzystać. Więc to było bardzo, bardzo fajne. No, jak myślisz, że będzie lipa, tak, kurde, stwierdzam, że super to było doświadczenie. no ja tak samo myślę, że nigdy nie, nie mogłem zrobić tak, jak Maciej i Roman, zatrzymać się na chwilę na trasie, cyknąć sobie zdjęcie i tak po prostu ruszyć dalej. W ogóle to też nie nikt... doświadczyłem. Musisz w końcu coś dłuższego niż te 800 metrów pobiegać, żeby mieć szansę na to selfie. O nie, nie. Ustaliliśmy, biegów. że jestem już Maratończykiem, aczkolwiek okay. aspirującym. Tak, tak, pamiętam rzeczywiście. Bo w ogóle to nawet nikt nie wiedział też, że, że biegnę BSB, nie, więc każdy mhm. nawet zaskoczony był w ogóle, że ja tam jestem, więc. więc Ale co to tak też... wyskoczyłeś? na trasie. Ha, mam was! Można powiedzieć, że podobnie. <laughs> no dobra, to teraz tak, wiesz, przejdźmy może przez te kroki, bo wielu ludzi może się poczuć zainspirowanych, a może się już zastanawiają nasi słuchacze w tym momencie, co, zro, jakie pierwsze kroki poczynią, żeby przebiec choćby kultowego rzeźnika. I okej, okay. teraz co? Jakieś, jakieś... Ile biegać, żeby móc biegać? Takie dystanse. żeby móc biegać? Bo do maratonu Dobra. trzeba zrobić takie rozbieganie kultowe mhm. 30 km, i wtedy mówisz sobie: okej, okay, teraz już dam radę, przebiec maraton. Ale jak sobie myślę 300 km, to co, strzelę 200 i wracam do domu po rozbieganiu. A jak 2300, no to 1600 zrobię No i właśnie. Będzie. No właśnie i gdzie tutaj, gdzie tutaj, szczerze wam powiem, nie wiem, czy jest gdzieś tu formuła w ogóle jakaś taka właśnie, ile wybiegać, jak wybiegać i tak dalej. Twoja formuła. Bo na przykład do 2300 km nigdy wcześniej nie powiedział, ej, Romek, musisz robić 300 km tygodniowo, albo 400, albo coś tam. No po prostu gdzieś tam biegałem codziennie, biegałem i. A ile Ech. robiłeś? Kurczę, z tego co pamiętam, to między 150, koło 200 myślę było tygodniowo. No. To tyle co no. ojczyk. Czy no. nie, nie korzystałeś z żadnej podbudowy takiej teoretycznej, tylko wszystko testowałeś na własnym organizmie? Mm. I to był twój autorski program e, treningowy na drodze do dystansu 2300 kilometrów? Myślę, że, że gdzieś to. Tak, było, bo nie ma specjalnej reguły, gdzie się przygotować pod taki dystans. Gdzieś tam sobie na internecie jak czytałem, że mm -hmm. Skodziurek przebiegł, ta Szlabaka tak. Pallachów, ktoś tam coś tam przebiegł, ten robił tyle kilometrów, ten tyle, więc ja sobie mniej więcej takie też, można powiedzieć, podobnie się dystans, gdzieś sobie modyfikowałem cały czas ten trening e objętościowo i jakościowo no i potem w zasadzie no, ruszyłem na Ukarpat i jakby to powiedzieć, w głowie wiedziałem, że jestem gotowy, wiedziałem, mm -hmm. że sobie dam radę, wiedziałem, że że, skoro biegnę 5-6 godzin, czy ultramaraton 10 godzin, dam rady przebiegnąć, to i dam rady biegnąć 2 dni, dam rady 3 dni. To jest po prostu kwestia gdzieś tam przejścia mentalnie bariery. To tak naprawdę kurczę. I nad, inne jest też bieganie, jeżeli biegniesz dzień i noc, tak, GSB, prawda? To jest potężny wysiłek. Kiedy biegniesz dzień i noc, nie masz czasu na spanie i tak dalej, ten organizm nie ma się kiedy zregenerować. To jest, wydaje mi się, że to jest większe wyzwanie, jak na przykład taki łuk Karpat, który biegniesz 2000 kilometrów i w dzień biegniesz, w nocy śpisz. Dzień biegniesz, w nocy śpisz, nie? Sama przyjemność w sumie. Można w powiedzieć w miarę że tak. To normalna regeneracja. Tak, normalnie się wyśpisz, zjeź, rano, rano wstajesz i to kilka godzin spokojnie sobie na drugi dzień możesz naprawdę w takim komforcie pobiegnąć, prawda? A tu, kiedy bijesz rekord na GSB, kiedy jest to 300, 400, 500 tam kilometrów do przebiegnięcia i biegniesz dzień i noc yy, i ten sen zarywasz, śpisz tam po il... 20 minut, pół godziny. Na dobę? To, yy, 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 jakby ci to powiedzieć? Na przykład pierwszą noc na GSB w ogóle nie spałem, Nie. Yy, Próbowałem usnąć dopiero na drugi dzień, jak biegłem, ale jak się pożyłem na pół godziny, to nie było szans. No, kurczę, człowiek gdzieś adrenalina i tak dalej, mhm. jest dzień, w głowie cały czas myślisz, jaka trasa i tak dalej. Ciężko mi się było zdrzemnąć. Dopiero tak naprawdę na drugą noc zdrzemłem się gdzieś pół godziny. I, i, I wtedy była taka dopiero jakaś pierwsza dżemka, nie? więc całego tego snu można powiedzieć uspierało się tam może 4 godziny, może 5, może 4, coś koło, koło 4 mi się wydaje. Raz spałem godzinę i kilka razy po pół godziny 20 minut, gdzie... No, sen gra to strasznie kluczową rolę. Kiedy no, wyspałem się na przykład 20 minut pół godziny, mogłem biegnąć 20-30 km. W cudzysłowie powiedzmy w komforcie, że no, jakieś to tempo tam było, nie? Ale kiedy na przykład nie wysypiałem się, kiedy byłem zmęczony tempo, totalnie spadało, było mi tak źle, kurde, ciężko się biegło i w ogóle, nie. Czy to wtedy występują tak zwane odmienne stany świadomości? E, tak, tak, no podczas GSB to miałem. Ja w ogóle jak tam już drugi, trzeci dzień naprawdę biegłem, to, ca to... No, po drodze to zdawało mi się, że coś tam gdzieś słyszę, ludzi, coś tam jakieś dziwne. Pamiętam, jak w ogóle patrzyłem na takie detale, jak patrzysz na przykład jakiś korzeń, tam jest korzeń na przykład w nocy, gdzieś wystaje jakieś drzewo, coś na ziemi leży, i jak się na to przypatrzysz, to to przybierało taki o, jakiś kształt, jakieś po prostu obrazka, czy jakiejś no. innej rzeczy, jakiejś twarz, ci się pokazywała z korzenia, albo jakaś, nie wiem, na przykład morska czegoś. Ej naprawdę, no, dzieją się no cuda, no bo po prostu już niewyspany jesteś organizm jest tak zmęczony, gdzieś tam zmyśla po prostu A straciłeś to, co ty kiedyś widzisz. taką przytomność, że nagle się budzisz w innym miejscu, niż ostatni raz pamiętasz. Nie. Na szczęście to, to nieźle. Nie to, to jeszcze nie była nie taka źle. granica. Pogadaliśmy tutaj z doktorem Mikulskim, <laughs> i on Aha. mówi tak, no, że zdarzało się: najgorzej, jak obudzisz się i nie wiesz, gdzie jesteś kompletnie, i nie, nie, tak, nie wiesz, nie gdzie miałem. się odnaleźć na trasie. Jak jeszcze jesteś nie. na szlaku, to ok. Mhm. okay. Dobra. Ale jak poza szlakiem, to się zaczynają pytania, gdzie ja jestem. A czy zdarzało ci się okay. tak trochę? To jest bardzo niebezpieczne, i, i trzeba jeździć, zwłaszcza samochodem, będąc wypoczętym, i robić sobie przerwę, ale. No, zdarzają się takie sytuacje, że jedziesz, jesteś mhm. zmęczony i nie pamiętasz jakiegoś fragmentu trasy po przejechaniu go. Faktycznie zdarzyło mi się tam kiedyś coś takiego, ale to było sekundy dosłownie. Nie? Ja mhm. Gdzieś byłem tak zmęczony, ale raczej rzadko mi się zdarza i tak zmęczonym, więc na szczęście unikam tego, ale faktycznie były takie momenty kiedyś, że, że gdzieś no, mi się po prostu przygrzymywało na, na trasie, ale... na czy podczas ultra też jest coś takiego, że gdzieś tam biegniesz, jak już jesteś takie zmęczony, to są. Ja mam takie momenty na GSB, że, że niektórych kawałków tam 50 km to totalnie, mhm. bo miałem gdzieś taki zjazd, że, 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 że nie pamiętam praktycznie w ogóle tego kawałka, jak tam, jak tam szedłem w nocy czy podbiegałem. Nie? Mhm. Więc zdarzają się takie rzeczy. no Wyczerpanie to, to wszystko normalne. Nie? No, nie ma się czemu po prostu dziwić. Kiedy człowiek leci 60 godzin, 70, 80, no to. No kurczę. Domyślam się o czym mówisz, bo czasem jak 20 biegałem, to też tak na chwilę, jak zapadłem w myśli za głęboko, też nie pamiętam. Ale to niepodobnie. Ta. A nie, dobra. To Słuchaj, u ciebie wypaliłem. 20 przy takich dystansach, jak ty biegasz, to już, to już ultra, nie? No, dla mnie to już ultra, tak. tak. I jeszcze jedna rzecz. Yy, odżywianie. Bo czy ty jedziesz na samych zupach ze schroniska, czy Jak jedna... kalorykę to uzupełnić? Yy, podczas takiego biegu GSB, a. tak. E No to tak, do, w zasadzie jak biegłem bez supportu, to na samych zupach, można powiedzieć, takich w sronie czy coś, to brałem szybko, gdzieś tam, żeby szybko zjeździć, czekałem jakoś specjalnie długo, jeszcze jak wtedy byłem wegetarianinem, nie jadłem mięsa, i wpadać do knajpy, no to nawet ta zupa gdzieś była gotowana, można powiedzieć na mięsie, to, to się wahałem, czy ją wziąć, czy nie, no ale jakby nic nie, jadł, to w takim razie umarł na tej trasie, więc musiałem tutaj coś, coś po prostu wybierać. No ale jak już masz to wsparcie ten support, tak jak teraz miałem, no to wlatywało, tak naprawdę teraz wszystko wlatywało, więc koktajle mi chłopaki zrobili, na przykład z jajek, do tego warzywa, e, jakiś owoc, e, jakiegoś banana wrzucili, e, jarmuż, marchewkę, na przykład to był taki koktajl. To wcale i wcale lekko strawy. I łyżka sezamu na przykład, nie? Mm -hmm. e, ja ogólnie mogę zjeść wszystko na trasie, mam stalowy żołądek, więc chłopaki jak tam pod, podpiekli mi jakieś mięsko, do tego dorzucili jakieś tam e, ziemniaczka czy coś, to ja też to wszamałem, nie? Mm -hmm. e, jak Proszę, mieli staropolsku, raz. Z jabłkiem. E, jak naleśniki, to naleśniki, jak to, 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 więc ja z tym nie miałem problemów Ale... i teraz też nie miałem jakichś tam można powiedzieć wymagań specjalnych, mhm. co, co było, co, co chłopaki mieli, Ale... no to mi wszystko smakowało. Wiesz, i... ja to sobie wyobrażam trochę tak, przepraszam, na karykaturalnie, po 50 km dzwoni, że mówisz, chłopaki, i tak mi się chce naleśników, zróbcie mi naleśnik. Trochę tak jest faktycznie, bo się mnie chłopaki pytałem, bo tam po, po 100 czy 150 km. Jakieś życzenie, nie? Jedzeniowe na trasie. No to od razu przyszedł na myśl kurczak z rożna yy, i chyba Nutella z kanapkami badaj, że czy coś takiego. Nie? Trochę w ramach nagrody. W ramach nagrody, tak. no bo fajnie jest właśnie się tak trochę nagradzać, nie? A mm -hmm. Kiedy zmęczony jesteś, idzie dobrze i czy tam gdzieś źle, no to dobrze z takim jedzeniem też sobie gdzieś tam nagrodzić się samemu siebie. To jest też bardzo pozytywne, nie? I daje takiej motywacji, można powiedzieć, na trasie. To dobre, no też bym tak chciał, żeby dzwonił i dzisiaj bym poprosił. I tak codziennie. Nagroda, codziennie nagroda, a mam ochotę na, ale to fajnie, tak bezkarnie, bo to ilość kalorii przepalonych. Ale chciałbym, żebyśmy przeszli do merytoryki, czyli jak się przygotować w ogóle pierwsze bieganie ultra, mhm. bo z reguły korzystają ludzie z tygodniowych planów treningowych. Ty z jakiego ty korzystasz? Tydzień, dwa tygodnie? Plan treningowy. Ja mam zawsze rozpiskę sobie zrobioną na tydzień można powiedzieć, ale wiadomo, cały sezon jest, no, gdzieś tam przygotowany od początku do końca, że mam pierwsze trzy miesiące buduję sobie bazę, wiadomo, po, czy tam trzy-cztery miesiące, wiadomo, no, zależy. A z tej innym. bazy da się już coś wystartować? E, tak, żeby ukończyć. E, spokojnie, bez problemu, jakiś ultramaraton, e, bez problemu. Nawet jeżeli jest się już dobrze wytrenowanym e, biegaczem, tak, na przykład ja już długo trenuję i tą bazę sobie robię już tam któryś rok, i po czterech miesiącach na przykład taki. Budowania bazy bez robienia interwałów. Ja już spokojnie mogę konkurować na zawodach i o pierwsze miejsca, dlatego że ja, jak jestem w takim systemie, gdzie biegam na tym tlenie, to tak naprawdę te interwały gdzieś tam one mi podbiją jeszcze troszkę tą to, to, to szybkość i tak dalej, ale one tu wiele na takim dystansie mi, mi aż nie zmienią, jeżeli ja jadę w takim systemie, można powiedzieć, tlenowym. Z tego co wiem, to nie tylko nie. biegasz, ale mhm. jeździsz. Tak jest, jeżeli robię 150 czy tam 200 km, na przykład tygodniowo-biegowo, no to też podobnie robię rower, nie? Więc tam mi wychodzi takie, można powiedzieć, dwa wyjazdy na rowerze w tygodniu, gdzieś tam 1,50, jedna można powiedzieć setka. Eee, no, i oprócz roweru też jeszcze basen, na przykład, wchodzi, wchodzi w to wszystko dwa razy w tygodniu, i jeszcze wchodzą ćwiczenia, stabilizacja czy gdzieś z obciążeniem, więc sobie zawsze to troszkę, troszkę miksuję, ale główną, głównym tutaj, można powiedzieć, treningiem i takim 80% treningów to jest bieganie samo, nie? To jaki dorobek treningowy jest przepustką do tego, żeby myśleć o bieganiu ultra? Czyli za załóżmy tego pierwszego mm -hmm. rzeźnika naszego. Okej, okay. eee, no myślę, że na pewno. Eee, Musisz się dobrze rozbiegać. Jeżeli też nie uprawiać w ogóle sportu, dobrze co pierwszy czy drugi rok w ogóle pobiegać tam, mhm. zacząć trenować od małych tych dystansów spokojnie, może pierwsze po tym płaskim, dopiero po jakichś tam miesiącach przejść na przykład w te górki, nie? Kupić sobie buty, zacząć i tak dalej. I, i, i stopniowo po prostu zwiększać sobie objętość, zwiększać sobie na przykład po roku, czy po półtorej roku dopiero robić sobie te interwały, nie tak, że ty zaczniesz, trzy miesiące biegać i już czwarty miesiąc robisz interwały, bo zbierasz szybkość. Spokojnie, pierwsze trzeba wzmocnić mięśnie, trzeba kurczę naprawdę zrobić tą bazę jakąś tlenową, no ktoś jak zaczyna, to, to no, naprawdę początki to, to są, no trzeba ostrożnie, żeby się nie dorobić kontuzji, zerwania, bo to zazwyczaj się słyszy, jak ktoś zacznie biegać, o już mnie kolana bolą po Tygodniach. O, już mnie coś tam na przykład doskwiera w stopie, nie? Ale ty zaczęłeś od treningu siłowego też, więc bardzo odpowiedzialnie. Tak. Tak, ja w ogóle na samym początku w zasadzie jak rozpocząłem pasję taką górską, to, to od razu jak zacząłem też biegać, to zacząłem od razu ćwiczyć, zacząłem rower, no bo jak kondycję zrobić, no to, no to robimy kondycję, budujemy ciało od razu, nie? gdzie nie miałem zielonego o tym pojęcia na przykład, to wiedziałem, że, że, że jeżeli to wszystko gdzieś tam złączę, to będę mocny i te mięśnie będą lepsze, będą stabilniejsze, mocniejsze. No, no i tak Korte w zasadzie jakoś z samoukiem się za, za, zacząłem tak te Jesteś ceny. przykładem na to, że to Asfaltowe, płaskie bieganie można w ogóle pominąć. pominąć. Można pominąć faktycznie to asfaltowe płaskie, ale zaznaczę tutaj, że jednak treningi po płaskim fajnie tutaj robią na szybkości. Można treningi takie tempówki i tak dalej jak sobie dodasz, bo też to zauważyłem. Kiedy nie biegałem po asfalcie pierwsze cztery albo pięć lat w ogóle nie biegałem po asfalcie, były to same góry. Jak, jak miałem iść na asfalt, przebiegnąć, albo na zawodach było 5 kilometrów po asfalcie czy płaskiego, to już wiedziałem, że tam będzie przerobane, tam jak wyprzedzą wszyscy i w ogóle tam będzie najgorszy mój odcinek, nie? Dopiero też, można powiedzieć, z każdym rokiem mój trening gdzieś tam modyfi modyfikował troszkę, coś dodawałem, odejmowałem, no uczę się po prostu też, zbieram to doświadczenie. No to teraz to doświadczenie przelejmy I... na idealny tydzień treningowy dla tak. kogoś, kto już ma wybiegane pierwsze Maratony ma za sobą, mhm. czyli tych kilometrów już roztłuczonych w nogach mhm. ma i chce przejść na ultra. Chce przejść na ultra, więc myślę, że ja, jeżeli ktoś będzie robił tak od 80 do 100 km tygodniowo pod to ultra, to myślę, że. W zupełności mu to wystarczy. Jeżeli, jeżeli do tego jeszcze dorzuci jakiś rower, dorzuci, gdzie bardzo zalecam basen, bo mnie to na przykład bardzo regeneruje, jakąś tam stabilizację, jeżeli ma na to czas, bo jeżeli nie ma na to czasu i się to ma przegłożyć tam na dodatkowe, większe, dużo zmęczeń i tak dalej, to lepiej tych 3-siłowych nie dodawać. Nie? Z reguły mają 4 dni na trening, amatorzy. No, no to cztery dni na trening. cztery Króca dni... mało czasu. Mało czasu. No, mało czasu. No, mało. No, no, mało, no to właśnie, gdzie tu na przykład trzy razy zrobić sobie bieganko, gdzieś tam no raz ze dwa razy rower, jeszcze ze dwa no, razy po 30. km kilometrów zrobić w ogóle? No, no to właśnie roku. zaraz no, no się no uzbiera, właśnie. nie? Mm -hmm. E, więc kurczę, no, no jeżeli masz 4 dni, to myślę, że dwa takie biegania, nie wiem, po, po kurczę, no 4 dni ciężko tutaj uzbierać 100 no kilometrów. 100 kilometrów możemy nie nazbierać, no, nie ale, nazbierać. To jest, wiesz, ale to jest to no. jest jakieś wyjście, no bo jednak jest wyjście, zakładam, no. że te 3 miesiące trzeba byłoby pobiegać pod ultra, żeby wystartować tak, skutecznie. No. E, no myślę, że tak, że, że jeżeli już masz ten pierwszy, drugi rok za sobą biegania i potem robisz, dajmy to 80 km, mhm. i to ultra przed tobą jest... 80 kilometrów na przykład bieg rzeźnika w para gdzie no, nie jest to 200 km w Alpach na przykład, to myślę, że to jest wystarczające, że spokojnie sobie poradzisz na, na takim dystansie. Ale... Wiadomo, to nie będzie tempo, nie wiem, 6-0 po prostu na, na hmm. tym dystansie. I no bardziej jakieś spokojniejsze, to myślę, że, że jest w stanie człowiek zrobić. Czyli nie nakręcać się na bieganie po 5 minut? E, żeby wyjść na trening na 5 minut na przykład, czy jak? No, zakładam, że ktoś biega mm -hmm. w miarę. W dużym komforcie swoim biegowym, mm -hmm. samopoczucia, po 5-5-30 to jest jego komfort. Mm -hmm. Marzy o rzeźniku. To mm -hmm. ma biegać w tym tempie i załóżmy 4 razy po 20 km, może w różnym terenie, ale czy bardziej się tego tempa pilnować, czy może. Ja przede wszystkim tu się. Zaciągnąć ręczny. To jest tempo asfaltowe, no, płaskie. Tak. tak. 5-5-30. Tak, ja myślę, że spokojnie może biegać sobie w tym tempie, dlaczego nie? Przede wszystkim dobrze jest dorzucić też jakiś trening. No nie ukrywajmy, no w górski, nie? Jechać w góry, w terenie sobie pobiegać, albo nie wiem, no niektórzy na przykład e, gdzieś mieszkają w tych miastach, to sobie biegają po tych schodach, gdzieś e, na tej bieżni pochyłej sobie też po prostu biegają. Więc taki trening jest, no, wskazany, żeby po prostu gdzieś po tych górach, po, potem sobie w komforcie hmm. jakieś tam w cudzysłowie przebiegnąć, bo jeżeli będziesz tylko biegał po płaskim, no to zapłacisz potem za to w górach. To nie ma, nie ma to o czym gadać tak? Korzystasz z zegarka. Ile tych przewyższeń tak. na takim treningu górskim można zrobić? No Taka, jak robisz taką 20 czy 25 km, i jest 1000 pod górę, to jest taka bardzo biegowa trasa, bym powiedział. No. Mm -hmm możesz biegnąć, no nie ma podchodzenia, można powiedzieć, jest, jest bardzo biegowo, nie? To takie tempo od 5 minut na kilometr do, do 6 minut spokojnie sobie możesz gdzieś tam cisnąć, prawda? Czy do 7 kilometrów, no zależy jakim jesteś stopniu wytrenowania, kto to robi i tak dalej, nie? Gdzieś już takie większy wysiłek górski, jak już tak na 25 masz tak 1700 pod górę, zaczyna się i wzwyż, no to już wtedy już są podejścia stromsze, już wtedy gdzieś tam podchodzisz, bo są, bo są większe nachylenia już wtedy widać, że jest ta trasa dużo bardziej górska niż to, gdzie jest 1000 metrów przewyższenia. Więc to 700 metrów naprawdę na 25 km robi wielką robotę. I tak ja na przykład się przygotowałem pod te zawody różne w tym roku. To przeważnie jak szedłem na taki trening 25-kilometrowy, to miałem 1700 pod górę, 1600, 1800. Ale właśnie pod górę, czy z góry i w dół? Bo przewyższenia chyba liczy w to i w tom, czyli ile zbiegniemy i nie, nie, nie podbiegniemy. Nie. tylko podbiegi liczy. Tylko liczy? Tak, jeżeli okay. ja mówię 1700 pod górę, to jest tylko 1700 w górę i 1700 w dół. Tego no, i tego jest właśnie. po tyle samo. Nie, że to się tam kumuluje gdzieś razem, nie? No więc, więc to jest tylko, można powiedzieć, pod górę. Więc no, takie 1702 i 1000 już na 25 km, no to już, jest, to już jest sporo. Nie, jeszcze jak wybierzesz takie tatry, no to już trening naprawdę jest konkretny. A jak wygląda technika biegania? Na ile ona jest istotna? To znaczy nabycie tego doświadczenia, tak jak sądzę. Ja tutaj widzę, że z roku na rok zdobywam doświadczenie to we wszystkim, czy na przykład we sprzęcie, czy w jakimś takim mentalnym po prostu myśleniu, czy właśnie w treningach, więc widzę, że z roku na rok jestem coraz można lepiej przygotowany, lepiej do wszystkiego podchodzę, przede wszystkim mądrzej. E, i, e, I myślę, że tu właśnie kwestia no, tych lat biegania daje robi tutaj po prostu robotę, więc no, na przykład w tym roku. Przez 8 lat można powiedzieć biegam i gdzieś przez, przez te 8 lat zawsze jak jeździłem na wyprawy, taki podam przykład, jeździłem na wyprawy, biegi i tak dalej, zawsze po tych biegach miałem można powiedzieć rozwalne stopy, schodziły mi paznokcie, miałem pełno obgniatów, po prostu no zniszczone stopy po każdym biegu, nie? i miałem rozmiar 43 1 trzecia buta, bo dobrze mi leżał mhm. i tak dalej, a w tym roku już biegam w rozmiarze 44 2 trzecie i dopiero w tym roku doszedłem do tego, dojrzałem do tego że, że, miałem, ja, za małe buty. że miałem za małe buty mhm. tak, i kiedy ja już miałem 1,5 centymetra większe normalnie buty biegowe niż chodzę normalnie, mhm. no to teraz mam o ponad 2,5 po, numera większe niż normalnie, bo mam 44 2 trzecie, mhm. a nie 42 tak normalnie chodzę i do Dopiero teraz mi się biega komfortowo. Nie sadzą mi paznokcie z, z nóg, nie mam ogniatów, nie ściska mi tą nogę. Przepraszam, po ilu latach? Po... Dopiero po osiu. Ej, naprawdę y, zmieniłem w tamtym roku bie biegać już zacząłem w 44 rozmiarach, bo stwierdziłem, że już mi się fajnie biega, a w tym roku zmienię na 44 dwie trzecie już, nie? Mhm. A widzisz, no. bo to jest częsty błąd, jak początkujących, tak. że te buty są no. fajne są w sklepie, o. ale jak się zacznie biegać, to ta stopa jednak tak ta, ta ciupka się wydłuża. Nie, to za, za, założenie wiesz, na początku jest absolutnie konieczne, co najmniej numer większe. No. Bo, no, jak numer, jak numer u dziecka, musisz mało. palca z tyłu <laughs> za, za piętek włożyć <laughs> i mieć komfort z przodu jeszcze. No, pewnie. A to tak. takie troszkę błędne myślenie, jak się biega ultra, bo sam się, że e, biegam 100 km, 1000, musi się tak dziać za stopami, muszą sodzić paznokcie, no, muszą być ogniate, a właśnie okazuje się, że nie muszą. No, wystarczy dobrze buta naprawdę dobrać, dobrze go związać i naprawdę noga no, potrafi to, wyjść to, cało z tego wszystkiego. To ty musisz być specjalistą w takim razie, skoro tyle lat radziłeś sobie z tym problemem. Co zrobić, jak właśnie zrywasz już trzecią skórę z blistra, nie masz paznokci? Jak to zatejpować? A może nie tejpować? Co zrobić z tym fantem? No bo ludzie dalej uprawiać sport chcą. Tak zwana regeneracja i okolice. No, 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 na obtarcia co? No, no, Ognia te są, to najlepiej przebić sobie, niech zejdzie po prostu ta cała ta wydzielina ze środka. Skóry najlepiej nie zrywać, bo cię będzie szczypało. Ona tam przez taką no, chwilę będzie gdzieś tam szczypała, ale jak to zejdzie, to to po jakieś godzinie, dwie już jest w miarę okej. Okay. paznokcie, no jak ubijesz, no wiadomo, jak jest do, do ściągnięcia paznoki, no to trzeba go ściągnąć, żeby cię nie uwierał, gdzieś nie, nie, nie blokował, gdzieś, gdzieś w boku nie wadził ci to, i tak co dalej. to zawsze nie? masz ze za sobą kombinerki, o ten schodzi. Słuchaj, <noise> jeżeli biegniesz takie ukarpady i tak dalej, czy jak biegłem GSB bez wsparcia, to faktycznie po drodze przebijałem gdzieś tam na któryś dzień odrywałem te pasdokcie, nie? Aż mnie teraz, teraz po GSB tylko jeden mi pasdokiec zszedł i to u ręki. <noise> Teraz mnie zaskoczyłeś Nie, u nogi e, i, Ale to kwestia tego, że pewnie Mocno gdzieś przy, przywaliłem po prostu w kamień a raz, drugi, trzeci poprawiłem tym palcem I no, i, a, i, tak, i niestety tak, tak. Zszedł, nie? A skracasz paznokcie na krótko, na pałeczki? E, e, obcinam na prosto I staram się Robić to kilka... Dobrych dni przed biegiem. Nie dzień przed biegiem, ani nie w ten sam dzień biegu i no przecież no, Przecie roboty <noise> 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 tak <To> za ostre <noise> Nie, skarpetki to od razu są pocięte jak żyletko. To Ale fajnie. zauważyłem, że jak na przykład nie obcinam, można powiedzieć, dłużej paznokci, tam no, nie wiem, tam ile jakiś czas. E, to na przykład z trzeciego palca na czwarty, już ten ma paznokiet mi się tak ten, że mi wbija się na przykład tak. w palca i krew mi na przykład leci. Wtedy samo. wiem znak obcień paznokci. Mam to samo, ja zawsze te końcówki tam, gdzie jest patrząc od najmniejszego, to, to zawsze tą przeciwną stronę czy bliżej tych dłuższych palców skracam, no, 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 tak no, no, no. żebym się jednak nie wbijał w tego palca, obok, bo to nawet jakoś specjalnie nie, boi, nie boli, ale irytuje. Odkrócam no, wizję na biegowy pedikur. Dokładnie, mhm. dokładnie. Ale bokami się chyba nie obcina u nóg, nie? Czego? Paznokcie bokami. No ja właśnie tam skracam te boki, żeby A, mi się nie, nie wrzydało. No ja właśnie na, ja że na równo, się nie powinno. Nie. No. A równo Może powinno. nie powinno, ale to skuteczne. Wiesz co, A, okay. ja mam tą zaletę, <laughs> że mi się nie wrastają te boki potem w skórę aha, aha. i w ogóle nie mam z tym problemu. Ale to tak akurat takie, ta, taka uroda. Yy, trzy kluczowe treningi, jakie są dla ciebie najważniejsze w przygodzie, yy, w przygotowaniach? przygotowaniach, no to myślę, że tak. Na pewno kiedyś ten trening nie był dla mnie ważny, ale odkąd zacząłem biegać od trzech lat po płaskim, to jest to na pewno jakaś tempówka po płaskim 20-25 km w równym tempie. W... Na jakim tętnie natętnie, na przykład, jeżeli ja to u siebie biegam hmm. między na przykład na 145, albo na przykład na 140, albo jak biegałem nieraz, robię sobie takie, można powiedzieć interwały w tlenie, że biegłem 152 przez dajmy 3 minuty i minutę na 120 coś, nie? Tak sobie przeplatałem, mm -hmm. więc różne robię. To nie jest tak, że jak sobie patrzę przez jeden, jeden trening biegowy po płaski na przykład 25 km w tym tempie, to go robię przez cały rok lepiej jedno i to samo, nie? Mm -hmm. Lubię sobie coś tam podczas sezonu gdzieś coś podmienić, żebym tam się Może bardziej chciał wyjść mm -hmm. nawet na trening, nie? Co bardzo lubię, to no jest, jest dużo bardzo lubię treningu. Takie trzy to ten, ale na przykład rower bardzo lubię sobie przejechać, na przykład długi sobie trening robię na rowerze tak około 4 godzin u siebie po, gdzieś tam po asfalcie, ale po górach, to też uwielbiam ten rower, ten rower, bo to jest zawsze gdzieś mnie troszkę regeneruje. Jest to gdzieś taki trening na wolniejszych obrotach, nie eksploatuje tak mojej siły, mojego ciała i to jest też taka fajna, można powiedzieć dla mnie regeneracja. No, tych biegowych jest sporo. Bardzo lubię na przykład długie wybieganie, więc lubię sobie jeździć. Ja u mnie długie wybieganie to jest dość długie. Bo robię sobie na przykład 4 godziny 40 minut, 4,5 godziny do Kochanie, 5 godzin. idę na długie wybieganie, wrócę za 5 godzin. O, o, tak to wygląda. E, I no zresztą patrycja wie, że jak jest sobota, jest długie wybieganie. Nie mam mnie do południa, to jest zawsze zrozumiałe. E, no to, to ja ten trening bardzo lubię, bo on nie jest na wysokich mm. obrotach, nie jest na bardzo niskich obrotach, ale jest to taka fajna wycieczka biegowa, gdzie jadę w tatry, mogę więcej szczytów zdobyć, więcej sobie przebiegnąć, jakąś pętlę konkretną zrobić, na przykład 30-40 km po górach, wejść do schroniska, szybko wypić kawę, biegnąć dalej. Lubię taki trening, to jest na końcu tygodnia, więc zawsze mnie gdzieś tam rozluźnia troszkę mm -hmm. też i fajnie też wchodzi, więc, więc no, bardzo dobrze ten trening zawsze, zawsze lubię. Nie? No, gdzieś tam w poniedziałek i też na przykład sobie robię taką tempówkę po górach znowu, nie? nie po płaskim, no po górach, więc mocno gdzieś tam pod górę cisnę na konkretnym tempie. Na... Tempo jeszcze wyższe? Tempo wyższe, tętno, tętno wiesz to nie wyskakuje powyżej tętna u siebie 152. Na przykład. Ja okay. sobie mam to teraz tak rozrysowane. Wiem, że różne ludzie różne mają systemy treningowe, ja akurat mam taki. I tym tokiem idę i ja powyżej 152. Nie, nie wychodzę, więc dochodzę do tej granicy, biegnę sobie tam na przykład nie wiem, kilometr w tym tempie, czy tam całe jedno podejście, które ma na przykład 5 km czy 4 km i znowu potem schodzę. z ty, A To jest z, to, co, tym co ci wyszło tam. w testach wydolnościowych? Tak. Tak, to, co mi wyszło w testach wydolnościowych, tak naprawdę to tętno, które obliczyłem według filama Fetona, według jego systemu i okazało się, że tam granica 152 to tyle samo wyszło na badaniach wydolnościowych. Więc wyszło to w zasadzie ta granica, górna mm. idealnie, ale nie powinienem na tej granicy po prostu biegnąć kilka godzin, i dlatego to mnie no, po prostu na zawodach, można powiedzieć, załatwiało także, że. że no, nie, no... Dało, nie dało się biegnąć. Nogi dalej, nie? paliły. Nogi paliły i tak dalej, dosłownie. Bo jak tutaj biegłem na przykład GSB na, do ten, na 138, bo to też był gdzieś tam jakiś sprawdzian organizmu, nie dawałem nikomu więcej znać, gdzie biegnę, co biegnę i tak dalej. Gdzieś to była też taka próba zobaczyć, co się stanie no to założyłem sobie, że będę biegnął do 138, biegłem do 138 i okazało się, że kurde mi po prostu nic nie ma, ja wróciłem do domu i mi mięśnie nie bolałem, mi nogi w ogóle nie bolały poszedłeś na rozbieganie no otóż to, poszedłem na rozbieganie i mówię sam do siebie, kurde jest wrócił ten Romek co kiedy, to było to co kiedyś nie, jak mm -hmm. jedni mówią, a bo psychika, ktoś tam powie, e bo jedzenie ktoś tam powie, e musisz ćwiczyć siłowo bo to bez tego nie ma szans, nie ja od samego początku dobrze wiedziałem że kiedyś biegałem Długo i mogłem biegać, wiedziałem, że to jest kwestia gdzieś tam po prostu tych moich zmian ostatnich, a nie, że tak mi niektórzy doradzali, przejdź już na krótkie albo coś tam, zmęczyłeś się, coś tam. Ja, ja w to nie wierzyłem po prostu. Hmm. Wiedziałem, że to jest gdzieś w czym innym jest błąd, bo jeżeli kiedyś biegłem 500 km u Karpat i mi nic nie było, to nie mogło być tak, że się nagle coś zmieniło i ja po prostu nie dam rady przebiec 100 km. Czyli nie? kiedyś więcej trenowałeś, tylko bliżej między 152 a 160? Tak, ta, kiedyś robiłem normalnie takie treningi, że jak wchodzi i to jeszcze bez rozgrzewki 25 km od Ogień. razu. Ogień na 160 25 km, i cisnę tak na przykład przez dwie godziny. Ale wtedy byłeś zmęczony po takim treningu? Tak. No, Jak wracałem, to czułem na przykład, że tego poniedziałkowego treningu zawsze się bałem. Wiedziałem, że kurde, poniedziałek przerąbane. To był ogień i to taki z pokryciem. Tak, z pokryciem. To tam wiesz, zakładałem buty, wiązałem bez rozgrzewki i nie? To teraz organizatorzy biegów nasłuchują, bo pytanie brzmi. Jaką imprezę, jaki bieg, jeśli chodzi o ultra w górach, poleciłbyś na początek tej przygody? O, w Polsce czy za granicą? Od Polski. W Polsce, nie? E, myślę, że jak ktoś zaczyna biegać po górach, to dobrze sobie wybrać taki teren na pewno no, nietrudny jak Tatry, mhm. e, gdzieś, gdzieś na początek, no po, pewnie bym tutaj polecił na pewno jakieś Beskidy. O, kurczę, momenci, bo jak słuchają, organizatorzy. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Dolnośląski festiwal? Dolnośląski festiwalu biegowym nigdy nie biegłem, więc, więc, okay, więc ja, nie mogę tutaj nic nie na ten tematu. temat powiedzieć, ale wiem, że to jest na pewno nie jest trudny technicznie teren. Są różne dystanse do wyboru, więc myślę, że to jest fajne. Gdzieś tam na pewno zawody, gdzie można sobie wybrać do koloru dystansu, do koloru po prostu terenu i tak dalej. No nie jest jakoś hardkorowo, można powiedzieć na, na początku. Tak, nie? Mm -hmm. Gdzieś tu może u nas, w pobliżu, u siebie, kurczę, co bym mógł w tu polecić? centrum Polski to można chyba ultra zrobić na Górze klesztu, Kleszczów. Kurczę, nie wiem, gdzie tu jakie górki... Nie podrzucaj, no niech sam no. macie. Czyli to za krótko dla Ciebie, okay. dobra, okej. Okay. No, ja osobiście, no to w Tatrach najbardziej lubię biegać, bo ja lubię przede wszystkim strome góry, ostre góry i, i bardzo lubię po prostu taki teren trudny technicznie, mm -hmm. bo dla mnie im jest więcej pod górę, im jest trudniej, tym ja się czuję lepiej. Roman, nie? gdzie zacząć? Gdzie zacząć? Beskidy, na pewno Żywiecki, Śląski, bez problemu. Niski też można zacząć, jak choćby na Łemkowinie. Bieszczady też. Myślę, że te w ogóle całe nasze beskidy są w miarę podobne. tam gdzie śląskie, żywieckie jest trochę trudniejszym, bo są więcej kamieni, mhm. trzeba bardziej uważać. Ale myślę, że są w miarę podobne te, te beskidy, nie? Więc no, każdy teren tutaj jest, jest do wyboru, do koloru. Trochę A za granicą. Zawodów tych jest tu bardzo dużo, tak, więc tak. naprawdę, nie? Za granicą, kurczę, no jak już ktoś szuka bardziej hardkorowego biegu, to myślę, że to Tour de Jeans w tym roku, co byłem we Włoszech. No, robi naprawdę wrażenie. Robi wrażenie przygotowania całej imprezy, organizacji, w ogóle góry, teren. No, Szapoba zrobiło to na mnie mega wrażenie. No, bieganie po tych dwóch, trzy tysięcznikach dzień, noc, no, niesamowite to było. Więc spokojnie, myślę, Tour de Jeans bardzo dobrze zorganizowany i choćby Dolomit Extreme Trail, który byłem w Dolomitach też we Włoszech jest też taki no też hardkorowy można powiedzieć bo też wąskie ścieżki, trudny teren i dużo pod górę, więc no, tak naprawdę, gdzie nie jadę na zawody, za granicę, to tu, tu mi się coś podoba. Oto tu też super, oto też tam super. Na przykład w Hiszpanii, jak byłem w tym roku też w Pirenejach, no to ogromne wrażenie na mnie zrobiło. I te miasteczka, i ten klimat ludzi, i w ogóle te góry takie duże. E, organizacja, no kurczę, gdzie nie jadę, to za każdym razem mówię, kurde, tu jest jednak najlepiej. nie? Jadę tu, kurde, jednak tutaj, nie? Wszędzie jest super. Naprawdę, człowiek, e, ja mieszkam pod Babią górą, no i mam te górki i tak dalej, ale jak wyjedziesz w świat, to potem wracasz, ci się wydaje, że te w Kaczej po prostu. Ten mieszkażnia, mhm. że, że w dziurze, tak naprawdę, jak zobaczysz, jak jest świat, jakie góry, jakie w ogóle zawody są, to naprawdę, no to, to u nas to tak naprawdę jest kropla w morzu, nie? To Tam. czego brakuje polskim organizatorom? E, no szkoda, o, że. Nie ok, ma... Oprócz widoków. E, oprócz widoków <laughs> i konkretnych gór, nie? Eee, kurczę, myślę, że brakuje w Polsce na pewno atmosfery. Eee, nie ma takiej atmosfery jak za granicą. Jednak ale... za granicą bardzo dużo ludzi. Widzów. Kibicuje, mhm. widzów, tak, widzów. Nie ma tych widzów, jednak u nas w Polsce gdzieś się biegnie, ktoś tam, no brawo, pobije, gdzieś tam na szlaku się odsuwają i tak dalej, ale, ale raczej bez emocji. To jest to samotność długodystansowca. Tak, bez mhm. emocji. A gdzieś za granicą to naprawdę w tych miasteczkach jest kupę ludzi. Oni kibicują, oni czekają, oni, no nie wiem, jest tego dużo. Po prostu widać, że że impreza żyje tym biegiem, że tym wydarzeniem, nie? Ale to jest tak, że to ludzie się zatrzymują w mieście. Patrz, co ten o twarzy Anioła. No twarzy Anioła nie, ale czasem pisali coś: „O elfie na mój temat”. Starożytne pierścienie. Więc no Lego i te sprawy. Więc y, myślę, że no właśnie tej atmosfery to chyba najbardziej, najbardziej brakuje, nie? Roman, jest jedna rzecz, której ci nie wybaczę. Której? Nie wbiłeś na strawę Karpat. Nie, nie miałem jeszcze strawę wtedy. Nie, nie, nie. faktycznie no. Cofnąć się nie da chyba czasu. No. Chyba, nie, chyba, chyba nie, nie, nie da się nie. tego wbić. Roman, a twoje biegowe marzenie? Jak brzmi? Biegowe marzenie. Mm. Jest faktycznie takie, jedno mam najwyższy z tych najwyższych znaleźć się, można powiedzieć, w tym gronie najlepszych ultramaratonczyków na świecie i te wszystkie można powiedzieć poboczne takie marzenia, jak Łuk Karpat, jak, jak gdzieś tam wyjazd na zawody, pierwsze miejsce gdzieś tam, nie wiem, we Włoszech, dolom, tak, tak dalej. One gdzieś tam mnie pchają właśnie do tego do tego można powiedzieć, największego tego marzenia. Więc... Złoty Graal do tego właśnie Złotego Gralu, więc, więc no, ja nigdy się nie wstydziłem swoich marzeń, nigdy się ich nie bałem mówić na głos, niektórzy powiedzą, e, Ficek, ty to zwariowany, masz jakieś marzenia, nigdy do tego nie dojdziesz czy coś ja się nigdy nie wstydziłem mówić o swoich marzeniach, zawsze lubiłem o tym mówić głośno e, i mogę spokojnie powiedzieć, że, że faktycznie chciałbym być w tym gronie najlepszy i będę robił wszystko, żeby się tam dostać, żeby, żeby udało się tam po prostu dojść no, i kurde będę szył dalej tym, co robię i tymi marzeniami, bo uważam, że skoro doszłem już do tego punktu, w którym jestem teraz, to tak naprawdę od zera, bo zaczynałem od zera, kiedy, kiedy no nie miałem kompletnego pojęcia o bieganiu, o sporcie, o niczym mając 24 lata, zostawiając komputer z boku, ubierając tramki i poszedłem biegać, dochodzę po paru latach do tego punktu, więc myślę, że za parę lat mogę być naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo daleko. Ja ci ze szczerego serca tego życzę, zanim się ukaże Twoja książka ultra z Łukaszem Grasem, powiedz mi, czy zdradzisz nam w, bardzo, w pięciu zdaniach twój cały tydzień treningowy, poniedziałek, tempoweczka. Tak, więc staram się robić codziennie takie po. W sobotę tylko robię jeden trening, bo to jest długie wybieganie, mm. więc no wiadomo, też chcę potem od 5 godzin. No, no cóż to tam jest, nie? Tak. Raz chcę meknąć a konkretnie, nie? A ja. Nie ma się co rozdrawniać. W końcu sobota, weekendzik, nie? Trzeba nagroda. <laughs> Więc od ku do piątku wygląda to tak, że mam dwa, czasem trzy treningi, ale to bardzo rzadko. Jeżeli ten trzeci jest, to to wchodzi jakieś naprawdę drobne, nie? Tam, nie mm. wiem, pół, pół godziny jakieś tam ćwiczenia, stabilizacja, coś w tym stylu. Tak, to zawsze mam bieganie e, i na przykład drugi trening po południu, albo to jest drugie bieganie na przykład po płaskim, albo to jest na przykład ćwiczenia siłowe. Nie? Jeżeli to jest wtorek, to jest na przykład bieganie, a na drugą część dnia to już jest na przykład rower, i to bieganie zawsze jest tak między półtorej godziny a dwie i pół godziny, można powiedzieć. Też zależy jaki okres przygotowawczy i tak dalej. Czasem są to też 3 godziny. No różnie to wychodzi. Nie, no nie przekraczam tam pewnej po prostu bariery czasowej biegu. No jeżeli idę na trening i robię to 19 km w 3 godziny, to, to a miałem, Jakby to powiedzieć, idę na trening i robię go jakby to powiedzieć w pewnym czasie. Na przykład w 3 godziny, jeżeli zrobię 19 km, to robię 19, a nie to, że muszę dokręcić 25, bo dziś miałem 25 km. 3 godziny poświęcam na bieganie i to jest basta, nie. E, na przykład w środę sobie robię przykładowo e, jakiś na przykład e, trening w górach, na przykład e, bawią górę, robię na przykład 2-3 razy góra do podbiegi, na przykład na mocnym tętnie, gdzie drugą część dnia na przykład sobie już robię na przykład trening po płaskiej, dajmy 10 km spokojnie, i od razu wskakuję na basen czyli taki łączony robię mhm. trening. Albo robię sobie na przykład czwartek, albo jeszcze wspomnę właśnie to łączony trening. Na przykład w piątek mam taki mocniejszy trening po płaskim, więc uwielbiam sobie jechać pod basenem zaparkować, robię 15 czy tam 20 km po płaskim mocno oczywiście nie do odcięcia w jakichś tam po prostu no swoich normach robię mocno podlatuję do auta, wypijam sobie koktajl od razu po treningu, wskakuję na basen pływam 40 minut i to jest po prostu miodzie. rewelacja miodzie uwielbiam ten trening, naprawdę jeszcze kiedy taki jest rozgrzany, spocony, jeszcze jak jest lato wskakujesz na ten basen to, to normalnie jakbyś do masażysty na stół po prostu wskoczył, no rewelacja, uwielbiam ten trening to jest fajne takie połączenie, bo zawsze po tym płaskim mi się tak dłużej dochodzi do siebie, gdzieś te nogi są bardziej spięte jakiś taki nie do końca dużej mi się dochodzi, nie? A jak wejdę na ten basen, wyjdę z niego, to naprawdę do no 3-4 razy szybciej po prostu czuję, że już po południu jestem fajnie fit, kurde, już mogę coś na przykład innego robić, nie? Kurczam, no. tak fajnie o tym treningu opowiadają, że znaczy, jakby, to było... jutro, <laughs> jakby to było łatwe. <laughs> eee, I na przykład w czwartek sobie robię rower przykładowo, 4 godzinki i na przykład po południu też idę na przykład na ćwiczeń godzinę albo basen, to też zależy, bo jeżeli mam czas na przejechanie do suchej na basen, no to wsiadam do auta, jadę. Jak widzę, że kurde, nie mam czasu, bo coś tam mnie zgoniło, mam coś zrobić, o to lepiej idę poćwiczyć to na przykład godzinę, nie? Bo nie muszę tego dojazdu liczyć jeszcze czasu. Czyli dostosowujesz na sobie to wszystko. Czasem dostosowuję. Mam treningi, które są, większość jest z takich 80% treningów nieruchomych, że mm -hmm. mam w ten dzień i nie przeskakuję. Bo jeżeli mam w poniedziałek mocny, we wtorek mam zluzowanie, czyli na mniejszym tętnie w środę mocny, to nie mogę zrobić tak, że środy dam na wtorek, a wtorek tak. dam na ten, bo mam dwa rząd mocne i to już mi się nie podoba kompletnie. Nigdy tak nie robię. Mm. Zawsze musi być przekładka słabszy, mocny, słabszy, mocny, słabszy, słabszy, mocny na przykład, nie? Więc zawsze tą przekładkę mam e, tej intensywności tych treningów. No i, no i myślę, że tych jednostek treningowych to tam wychodzi może kurczę, 11, 12, 13 w tygodniu, nie? Jeżeli mam taki już full sezon naprawdę, objętościowo dużo i w ogóle, to około 30 godzin treningowo w tygodniu się, się uzbiera. Dziękujemy bardzo. To był podcast w rytmie biegania z naszym partnerem Mesa Obuwie, a naszym wyjątkowym gościem był Roman Ficek, człowiek, który zmienia rzeczy niemożliwe. Takie, które są po prostu w zasięgu ręki do wzięcia do zrobienia na wczoraj. Szacunek, panie Romanie. Dziękuję, ślicznie. <słuch> Bieganie.pl Słuchaj w rytmie biegania. Podcast w rytmie biegania napędza e-obuwie.